stroje tradycyjne, no to już jest to od wieków, to panowie wiedzą. I panie były ładnie ubrane jak ja. Miały przebogate stroje, a ja to mam skromny. Więc no jest tak, że na wszystkie uroczystości takie ważne w kościele, to przychodzimy właśnie w strojach rozbarskich. Tu mamy taką rozbarską tradycyjną chopiona, ja jest za takiego rozbarskiego gospodarza. Chopionka na głowie ma galanda. Z galandy sam ma taki fajny szlajfa z takim pięknym mustrem w kolorowe kwiatki. Sam ma biały kabotek, na tym kabotku ma wierzchyń, czerwone korole. Sam jest okryto takim, no powiedzmy, prowizorycznym szaltuchem, chociaż to jest taki kącek deki baży, żeby nie zmarzła. Sam jest fortuch albo z opaska, pod tym okecka, pod tym pora warstwych kecek, bo to o to chodziło, żeby nie ino było jej ciepło, ale też śląsko baba, śląsko chopiona miała być taką rzęźną, nie taką cianko choby piska, ino miała tak fajnie wyglądać. No i tam pod tym moszczewiki. A jo, jako rozbarski taki gospodarz, sam mam bruclik albo brzyślek, było koszula z kraglem, jedwobka, ta jedwobka ty zależała od sztandu cywilnego, znaczy inkszo jedwobka miał drużba, inkszo miał kawaler, inkszo miał już żeniaty hop, galoty, jelenioki wpuszczone do butów. Tak się złożyło, że mam takie muzeum śląskie u siebie, bo ja jestem skalet generalnie i mam taką izbę tradycji swoją, założyłem takie prywatne muzeum, mam swoje, nieduże, ale myślę, że nie miał mi się czego wstydzić, bo mam dosyć dużo eksponatów, lata 60., 70. właśnie śląskie. I ten strój dostałem niedawno od moich dzieci jako prezent na dzieciątko, czyli parę miesięcy temu. I właśnie dzisiaj nadarzyła się okazja, żeby ten strój wykorzystać i się pokazać.